Nie pojawiłeś się tutaj też dzisiaj przypadkowo, bo reprezentowałeś kogo i dlaczego? Reprezentowałem, wyszedłem w delegacji Dawida Wolińskiego. Dawid Woliński niestety nam się lekko rozchorował, wracał samolotem z Londynu. Najprawdopodobniej jego klima gdzieś tam pewnie sprzątnęła, bo ja wiem sam po sobie, jak dużo latam, to ta klimatyzacja zawsze trzeba lekko przekręcić. To chyba to samo co Asia Przytakiewicz, bo ona też miała być, jej nie ma, a razem byli. Razem lecieli tym samym samolotem. Mam nadzieję, że to nie tak. To samo, bo pani Joanna jest bardziej chora. Jej również życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Dawid nie czuje się aż tak fatalnie, ale też potrzebuje jakby chwilę na kurację i lepiej niech nie wychodzi, bo ciężka praca przed nim, kolekcja Dawida Wolińskiego już tuż. No właśnie, ale jak czułeś się reprezentując, wiesz, jednego z najpopularniejszych projektantów w Polsce? Super, też dziękuję Dawidowi, że miałem taką okazję, że to właśnie mnie wybrał. No właśnie, kiedy to się stało? Zaskoczył cię swoją decyzją? Zaskoczył mnie od razu, dzwoni i mówi: Kosel, nie masz wyjścia, mówi, idziesz. Na początku mu odmówiłem, to nie chciałem tam już sporów. Rozmiar ubrań ten sam, opalenizna ta sama, bo świeżo po wakacjach, perfumy prawie te same, bo słyszałem, że pachniemy podobnie. Także mówi: Kosel, no musisz to być ty.